Witam serdecznie, rozmówki polsko-piłkarskie, 11 dzień lutego, cykl na tapecie, druga liga, już jesteśmy przy samym końcu, przede mną dwa zespoły, tylko dwa zespoły do oceny, Olimpia Grudziądz i Hutnik Kraków i tym sposobem zakończymy trzeci z cykli, no były przecież cykl Ekstraklasa na tapecie, była pierwsza liga na tapecie i druga liga, praktycznie już przy samym końcu przygotowań, drużyn, które będą Grały za chwilę w pierwszej i w drugiej widzę. Ja zakończę cykl na tapecie, no i już mam w głowie kolejne pomysły na kolejny ciekawy cykl, ale to w swoim czasie, wszystkiego się dowiecie. Rozkład jazdy na rozmówki polsko-piłkarskie to jutro. <coughs> Przepraszam, jutro będzie ocena meczu, będzie live po meczu Zagłębie Choniczanka. Dzisiaj Puchar Polski, dwa mecze jak Lech Zagłębie Choniczanka. W sobotę podsumujemy sobie rozgrywki piłkarskie w Pucharze Polski, czyli te 8 spotkań. Siedem w sumie, siedem spotkań, no bo jedno zostanie rozegrane bodaj 16 lutego, czyli te siedem spotkań sobie podsumujemy. Piłkarskiego Pucharu Polski, może coś jeszcze ciekawego wymyślę. A teraz zmierzajmy do tak zwanego brzegu. Zmierzajmy do brzegu Olimpia Grudziądz, 18 zespół po rundzie jesiennej piłkarskiej drugiej ligi. I tak jak zawsze formuła jest ta sama, zespół z Grudziądza... Rekomendacje. Moje rekomendacje do lat 23. Trzech faworytów. Michał Graczyk, 99. rocznik, 17 meczów. Gol i asysta w tym sezonie tego chłopaka. Co mogę powiedzieć o nim? Jest to zawodnik, który gdzieś wychowywał się w Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin. Był w rezerwach Pogoni Szczecin i jeszcze jesienią zaczynał jako rezerwista. Tak można nazwać Pogoni Szczecin, ale przeszedł do Olimpii Grudziądz <laughs> i w tym sezonie, w tej rundzie, w poprzedniej rundzie występował w Olimpii. 17 meczów, czyli komplet Gol i asysta, tak jak mówię, chłopak 22 lata skończy w tym roku dokładnie w lipcu, 1 lipca skończy 22 lata, no kibicuję mu, żeby przeszedł fajną drogę ku temu, by grać za chwilę w pierwszej, a może w ekstraklasie. Młodszy o 2 lata Kacper Janiak, w tym sezonie rocznik 2001, 14 meczów i asysta tego chłopaka, Kacper Janiak to jest chłopak z Poznania, wychowany Kaliszan, Kaliszanina Kalisz. Był w Lechu Poznań, wychowywał się przez wiele długich lat w juniorach, dwa lata można powiedzieć spędził w rezerwach Lecha Poznań i od wiosny sezonu 19-20 jest piłkarzem, pomocnikiem Olimpii Grudziądz, też kolejny rekomendowany chłopak z Wielkopolski, wychowywał się w Kaliszu, urodził w Poznaniu, tak więc to jest kolejny zawodnik, który gdzieś tam ja go rekomenduję. I tutaj wystawiam na swoją tapetę piłkarską, tapetę długiej ligi. Zobaczymy tego Kacpra, jak będzie się rozwijał. 14 meczów asysta, nie ma żadnych takich wielkich statystyk, ale jednak pozytywnie oceniam. Najstarszy z trzech tych zawodników tutaj wystawionych na tapecie w Grudziądzu, Mikołaj Gabor, 98-rocznik. Najlepsze statystyki, bo najmniej meczów, ale gol do tego i asysta w tych 15 spotkaniach Mikołaja Gabora. Chłopak z Gdyni, wychowanek Arki Gdynia, był w Gryfie Wejherowo, był już w Olimpik Grudziądz w sezonie 18-19, później był w Gryfie Wejherowo i znowu od tego sezonu ten pomocnik jest w Olimpi Grudziądz, 180 cm wzrostu, no i pomocnik, tak jak mówię, wychowanek z Nadmorza, z Arki Gdynia, no i zobaczymy, tak więc to jest we wrześniu tego roku, skończy już 23 lata, bardzo doświadczony, można rzec, bo tutaj miałem chłopaków z docznika 2002-2001 w cyklu na tapecie, tak więc tutaj jest najstarszy z nich z rocznika 98. Wyróżnienie bardzo ciekawy zawodnik. Piotr Janczukowicz, rocznik 2017 meczów. 5 goli i dwie asysty. To jest najlepszy snajper, jeżeli chodzi o rundę jesienną. Razem z Jose Mbalo strzelili najwięcej goli w rundzie jesiennej dla Olimpii. Po 5. Co mogę powiedzieć o Piotru Janczukowiczu? Mogę powiedzieć tyle, że już w grudziądzu nie wystąpi. Jest już piłkarzem lks u I mogę się Wam pochwalić, że jak robiłem te tablicę dla was, to było kilka tygodni temu, to jeszcze Piotr Janczukowicz nie był piłkarzem ŁKS-u, a już jest od rundy wiosennej piłkarzem ŁKS-u. No i co ja mogę powiedzieć, przedwczoraj, dokładnie przedwczoraj w meczu Pucharu Polski, w meczu oficjalnym ŁKS-u z Legią, Piotr Janczukowicz szczelił jedną z bramek dla ŁKS-u w przegranym 2-3 właśnie meczu z Legią. Już ten transfer opłaca się, co mogę powiedzieć o tym zawodniku. Jeżeli chodzi o Piotra Janczukowicza, chłopak ze Słupska, 2000 rocznik w styczniu, skończył 21 lat, wychowany Gryfa subsk parta Sycewice, był gdzieś w Akademii Piłkarskiej Lechigdańskiej, był w Niemczech w mało znanych klubach, Böblingen, był Stuttgarter Kickers Juniorach przez 2,5 roku, no i był w Olimpii Grudziądz półtora sezonu i tak jak mówię od wiosny tego roku, ale już z golem w tym roku oficjalnym. Piotr Janczukowicz będzie występował w zespole ŁKS Łódź. Pomocnik 183 cm wzrostu i to fajnie, że zawodnik, który jest rekomendowany i gdzieś tutaj wyróżniony przeze mnie na tapecie, już jest na wyższym poziomie i już będzie walczył z ŁKS-em, no bo moim zdaniem ŁKS będzie jednym z głównych pretendentów do awansu do ekstraklasy, będzie z euks em walczył o awans do ekstraklasy. To jest fajne i pozytywne. Idźmy dalej. Trzech trenerów prowadziło zespół Olimpik Grudziądz, tak można rzec, w Olimpii w w tym sezonie, w tej rundzie, mamy Pawła Kretiego, mamy Mikołaja Raczyńskiego i mamy Zbigniewa Smółkę. Jeżeli chodzi o Pawła Kretiego, od 7 sierpnia 2020 roku pracował w zespole Olimpii, został zwolniony. Od 4 grudnia pracował Mikołaj Raczyński, a Zbigniew Smółka objął Olimpię dokładnie miesiąc temu 12 stycznia 2021 roku. Tutaj mamy kluby m.in między innymi Pogoń i Wigry, gdzieś w tych klubach pracował trener Paweł Kreti oczywiście, był gry w Kamień Pomorski, też mamy tutaj cztery kluby na rozpisce, Mikołaj Raczyński był jego asystentem, no i prowadził, no i Zbigniew Smułka, najbardziej doświadczony z, tych, z tej trójki trenerów, który będzie prowadził od rundy wiosennej. Olimpia Grudziądz, Zbigniew Smuka od kilkunastu lat już jest trenerem. Prowadził Arke sól, Sul Polonie, Stal, Świdnica, Czarnych Żagań, MKS Kluczbork. Ruch Radzionków, Jarota, Jarocin, MKS Oława, Odra, Opole, Zawisza, Bydgoszcz, Stal, Mielec, Arka, Gdynia, Widzefudź. Chojniczanka była ostatnio i Olimpia Grudziądz. Najwięcej pracował w Mielcu, bo tam był w 59 meczach. Najlepsze statystyki też miał w Mielcu 1,54%. Zaprocentowało to transferem do arki, tej ekstraklasowej arki, ale coś tam nie poszło, ten rowis No i teraz y, spadł z poziomu ekstraklasowego do Widzewa, później spadł z poziomu Widzewa do Chojniczanki, no i został w tej drugiej lidze. No i celem oczywiście y, w grudziądzu cel, jaki sobie postawią działacze i sa, on sam pewnie to wywindowanie Olimpii z tego miejsca spadkowego, Olimpia ma 18... Jest na 18 miejscu, 13 punktów. Fatalnie to wygląda. Przedostatnia: 3 zwycięstwa, 4 remisy, 10 porażek, 15 tylko strzelonych, aż 32 stracone. 0 zwycięstw u siebie, 0 zwycięstw u siebie, 2 remisy, 6 porażek. Na wyjeździe dobrze, bo zdobyli 11 z 13 punktów, 3 zwycięstwa, 2 remisy i 4 porażki. Olimpia do niedawna grała na zapleczu ekstraklasy wiele długich sezonów. Wydawało się w pewnym momencie, że może nawet powalczyć o awans do Klasy, jednak stało się całkiem inaczej. Była to odmienna sytuacja Olimpia spadła. Zresztą nie po raz pierwszy na poziom trzeciej, trzecie, trzeci rozgrywkowy poziom, czyli długa liga, no i teraz celem Zbigniewa smuchki będzie po prostu utrzymanie, tak mi się wydaje, no bo o awans Olympia raczej nie powalczy, choć kto wie różnie to może być. Średnia wieku 23 i 4 liczba obcokrajowców w zespole Olimpik Gutsiąc tutaj mamy 5%. Jeżeli patrzę na kadrę zespołu, no to tych obcokrajowców jest Kajke, Brazylijczyk jest Andrzej Ciofu z Mołdawii, jest Dawid Andron Andronicz z Mołdawii, jest Brazylijczyk Chirikuma, był Mnackan Jan z Armenii, Omid Popalzny i Jose Mbalo, który występował w wielu klubach, m.in. w Puszczy, w Rakowie, grał też na Islandii, w tej Islandii, w której ja jestem, Jose Mbalo grał. Grał w Portugalii oczywiście, grał też na Cyprze, był w Rapidzie Bukareszt w sezonie 15-16, José Mbalo strzelił dla tego znanego klubu rumuńskiego w 10 meczach dwa gole. Kadra zespołu Olimpijskiego z doświadczonym Łukaszem Sapelą, 147 meczów, były gracz Bełchatowa i Miedzi. Oprócz tego nie ma bardzo doświadczonych graczy. Jest Damian Ciechanowski, oczywiście 96 rocznik, 8 meczów w Ekstraklasie, a tak to są niedoświadczeni, mniej doświadczeni. I młodzi zawodnicy, tak więc tutaj ta kadra. No zobaczymy, jeżeli chodzi o transfery w Olimpii Grudziądz, jak to będzie wyglądało i przede wszystkim, jaki będzie miał pomysł Zbigniew Smułka na to, żeby utrzymać dla Grudziądza przede wszystkim tą drugą ligę, a być może powalczyć o pierwszą za rok, za dwa. Zobaczymy. Półtorej gwiazdki, nie mogło być więcej. Olimpia nie gra w Pucharze Polski. Olimpia jest przedostatnim zespołem i tylko Hutnik Kraków jest najgorszy, który zdecydowaną większość meczów rozgrywał na wyjeździe w rundzie Jesiennej. I to był już przedostatni zespół w cyklu na tapecie, kończącym się cyklu tutaj u mnie na kanale, cieszę się, że już 18 klubów przerobiłem, przeanalizowałem, myślę, że jestem też z siebie zadowolony, bo kilku chłopaków gdzieś wyskoczy, albo wyskoczyło wyżej, to jest bardzo pozytywne, oceniłem tu wielu fajnych, zdolnych Polaków, którzy moim zdaniem będą się rozwijać, wielu fajnych też tenerów. Przede mną został jeszcze krakowski hutnik do oceny, i tak jak mówiłem, zakończymy cykl na tapecie. Serdecznie dziękuję, serdeczne dzięki, że jesteście, za to, że subskrybujecie. Przypominam, że na 300 subskrypcji zrobię tutaj konkurs na kanale. Dla wszystkich moich widzów będzie do wygrania koszulka reprezentacji Islandii. Serdecznie zapraszam, żebyście subskrybowali, żebyście pisali i wszystko, na co macie ochotę. Dyskusja jest oczywiście otwarta. Trzymajcie się. Dziękuję, do zobaczenia. Hej.